Reset obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w programie Tłusty Druk. Ja nazywam się Alicja Beryt, a moją dzisiejszą gościnią będzie Izbel Szatrawska, autorka dramatu Żywot i śmierć Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. Widzę, że Państwo już powoli gromadzą się przed, nie wiem, przed komputerami, przed laptopami, przed może nie radioodbiornikami, ale bardzo się cieszę. Witam Panią Jolę. Proszę Państwa, moja dzisiejsza gościni to teatrolożka, dramatopisarka. Studiowała też filmoznawstwo i amerykanistykę i to wszystko, gwarantuję Państwu, będzie widać i słychać w dzisiejszej naszej rozmowie. Izbel Szatrawska jest też stypendystką miasta Krakowa oraz za dramat Toten Tanz była nominowana do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Państwo, którzy śledzą program Tłusty Druk od samego początku, wiedzą już wcześniej, ponieważ omawiałam, myślę, że jakoś chyba rok temu, rozmawialiśmy wraz z Jankiem Pińczyckim o dramacie Toten Tanz, który również napisała Izbel Szatrawska i rozmawialiśmy wtedy o pandemii. Więc mam nadzieję, że tę rzecz też dzisiaj omówimy. A jeszcze w ramach wstępu, w ramach wstopki, to chciałam Państwa zachęcić serdecznie do wspierania finansowego Resetu Obywatelskiego. Państwo słuchają nas co tydzień, więc wiedzą, że można to zrobić za pomocą Patronite'a, za pomocą zrzutki i bezpośrednio za pomocą wpłat na konto. Dzisiejszy nasz program realizuje Filip Łeszega, a ja zapraszam już w takim razie moją gościnę przed Państwem, Izbel Szatrawska. Dobry wieczór Państwu. Jak Ty tak zaczęłaś tak poważnie, jak teatrologia, amerykanistyka, coś tam, to ja może powiem niepoważnie, ja bardzo Państwa przepraszam, ale ja będę jarać podczas tego spotkania. Ja wiem, że to jest absolutnie niekulturalne i niedopuszczalne i ja wiem, że to, ja wiem jak to wygląda, to fatalnie wygląda, jak żulerka jakaś ostatnia. Ale my ostatnio się widziałyśmy przy okazji Hagady Kobiet i powiem uczciwie, że ja przez całe to spotkanie, przez całą godzinę nie nosiłam troski. Ja bardzo musiałam zapalić, więc nie zrobię sobie tego dzisiaj i będę palić podczas tego spotkania. Mam nadzieję, że nikogo to nie urazi. Na szczęście Państwo tego dymu nie będą czuli, więc myślę, że to się da jakoś przeżyć. Czy ja mówię wystarczająco głośno, Alicjo, bo różnie z tym bywa, wiem. Mówisz wystarczająco głośno. Państwo będą komentować w komentarzach, więc jeżeli twoje zachowanie okaże się skandaliczne, to myślę, że dowiemy się. Zaczęłam bardzo poważnie. Nie wiem, bo zawsze, kiedy pojawia się temat dramatu, to robi się bardzo poważnie, bo ja napisałam może trochę przekornie w opisie, że w Polsce nikt nie czyta dramatu i mam nadzieję, że to się powoli zmienia, ale rozumiem, że to nie jest taki zupełnie oczywisty wybór dla debiutujących twórczyń i twórców, żeby pójść w dramat. Ja wiem, że swój debiut masz już za sobą, ale mimo wszystko jak to się żyje, jak się tworzy będąc dramatopisarką? To jest debiut książkowy tak naprawdę, ale tak, debiut taki tekstowy, nazwijmy to, mam ze sobą. Jak się pisze? Pisze się super, ale oddźwięk jest oczywiście, no, ogranicza się do jakiegoś takiego branżowego oddźwięku. To znaczy chodzi oczywiście o czasopisma teatralne dotyczące teatru i dramatu typu Dialog. Chodzi oczywiście o jakiś taki dosyć zamknięty obieg w ramach polskiego teatru, nie wiem, jak piszę do kierowników literackich z teatrów, no to oni kojarzą mnie, ale już zakładam, że zwykły czytelnik nie. Więc to jest takie bardzo, powiedziałabym na debiut, to jest bardzo ryzykowne, ale my postanowiliśmy z moim wydawnictwem Cyranka zaryzykować. No i zobaczymy, co będzie. Na razie jesteśmy zadowoleni, zobaczymy, co będzie dalej. Ale jakbym miała tak powiedzieć uczciwie, czy na przykład polecam, to zależy. Znaczy wydaje mi się, że jak jest fajna historia i jak jest dobry storytelling, to warto. I mimo tego, że
ten gatunek nie jest pierwszym wyborem zwykłego czytelnika czy czytelniczki i na pewno nastręcza trudności też wydawnicze, no bo ja zanim na Cyrankę trafiłam, to ja musiałam ileś klamek w różnych wydawnictwach pocałować. Natomiast jeśli jest dobra historia, ja myślę, że to się może udać. Jeśli to jest na przykład dramat, który jest eksperymentalnym dramatem przy tym, no to jest bardziej ryzykowne. Rozumiem. Ja chciałam tylko przekazać, że Państwo w komentarzach piszą, że to nie jest skandal, że palisz. Skandaliczne to są słowa papieża, a nie jaranie, pisze Pani Barbara. Więc zgadzam się. Jesteśmy u siebie. No ale tak, to może zacznijmy na początek od tego, o czym jest Twój dramat. Wiemy, że jest to żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. Ale ja mogę Państwu powiedzieć, bo ja już przeczytałam, że jest to faktycznie historia filmowa, którą czyta się jednym tchem i nie ma się czego bać, nawet jeżeli ostatni raz dramat mieli Państwo w rękach bardzo dawno temu. To jest forma niezwykle przyjemna i ja po prostu cenię ją między innymi za to, że mogę sobie dużo więcej rzeczy wyobrazić w mojej głowie i ona też pozostawia nieco więcej miejsca dla czytelnika czy czytelniczki. No dobrze, ale kim jest Hersz Lipkin, którego spotykamy w Twoim dramacie? Tak bardzo, bardzo skrótowo i żeby nie zdradzać za dużo, bo też żeby nie spoilować, Hersz Lipkin jest Żydem z Łodzi, ocalonym z Holokaustu, który po prostu po wojnie przeżył wojnę i wyprowadza się do Stanów Zjednoczonych. A ponieważ z tekstu wynika, że jakieś wprawki aktorskie ma za sobą, nie wiemy dokładnie jakie, postanawia oczywiście wyjechać do Hollywood i tam spróbować swoich sił. No i zostaje wybrany w castingu do westernu, gdzie ma zagrać wodza komandów i jest rola zupełnie jakaś drugo- czy trzecioplanowa, właściwie trzecioplanowa jak najdalszy plan. I jak to w westernach z końca lat 40. bywa, no po prostu muszą, znaczy jego rola sprowadza się do tego, że pojawia się tam na ekranie, no i w końcu w takim pojedynku ma być zabity. Więc nie jest to szczególnie wymagająca rola, no ale dla imigranta, który szuka swojego nowego miejsca na ziemi, jest to, no on ma takie poczucie, jakby ona Boga za nogi złapał, jak to się mówi. No ale potem wszystko zaczyna się komplikować, dlatego że mamy końca 40., to jest, są czasy makartyzmu w Stanach Zjednoczonych i on jako imigrant jeszcze z Polski jest od razu podejrzany. Różne kontakty. Więc mam nadzieję, że już to Państwa zafrapowało. To jest historia z jednej strony hollywoodzka, ale z drugiej strony to naprawdę nie o karierę filmową Hersza Lipkina idzie. Ale może jeszcze ja się jeszcze przyczepię trochę do tytułu, ponieważ kiedy zobaczyłam po raz pierwszy tytuł, ten długi tytuł, który będę za każdym razem wymawiać w całości, mianowicie Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia, to miałam dwa skojarzenia. I moje pierwsze skojarzenie to było Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Jane Jacobs, ale to jest książka poświęcona temu, jak zaplanować miasto, żeby się w nim dobrze żyło. Jest to oczywiście rzecz bardzo, bardzo amerykańska, ale no, przynajmniej moim zdaniem nie mająca nic wspólnego z tym dramatem. A drugie moje skojarzenie dotyczyło imienia głównego bohatera, czyli właśnie Hersza Lipkina, ponieważ inny znany mi Hersz z tradycji żydowskiej to Herschel z Ostropola, czy Herschel z Ostropola. To jest, nie wiem na ile Państwo znają, takie popularne dosyć zestawy humoru żydowskiego przy szabasowych świecach Horacego Safrina i tak dalej, i tak dalej. Ten Herschel z Ostropola się tam pojawia. No i to jest taka postać docna sztetlowa. Natomiast tutaj, gdzie mamy pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia, to wydało mi się to podkreślanie właśnie skąd on jest, aż takie nader ostentacyjne, tak? Że pan Hersz Lipkin absolutnie nie jest z Łodzi i nie jest z żadnego Ostropola i nie jest z Mińska i Pińska, tylko jest z Kalifornii i już zawsze stąd był.
No i tak, chciałam zapytać, skąd się wziął ten tytuł i czy moje spojrzenia są też trochę poprawne? Znaczy ten tytuł jest w ogóle dosyć tam dużo różnych smaczków, dlatego że do Herschlas Ostrepola zaraz przejdziemy, ale tam jest dużo różnych smaczków, dlatego że jedną z moich inspiracji była piosenka PJ Harvey, która nazywa się The Life and Death of Mr. Badmouth. Tytuł tej piosenki, już mogę panu odpowiedzieć, przepraszam, ale ja mam film w skłonności do dygresji. E-book już jest na stronie wydawnictwa. Natomiast tytuł tej piosenki, chociaż tekst tej piosenki nie ma żadnego związku z moim dramatem, ale ten tytuł zawsze mi się straszliwie podobał. Druga rzecz to jest taka, że pozwolę to państwu odkryć samemu, ale jak się wpisze żywot w Google, no to państwo zobaczą, co tam wyskoczy pierwsze. Różne rzeczy, ale zaręczam, że nie będzie to herszliwki. A po trzecie, tak, oczywiście, że ja myślałam o herszu z Ostrepola, dlatego że jak większość dzieci wychowanych w latach 80. miałam styczność ze zbiórkami dowcipów żydowskich przy szabasowych świecach. I Herschel z Ostrepola to była moja ulubiona postać. Znaczy te dowcipy są czasami paskudne, czasami są nawet takie soft, autosoft antysemickie, czasami są mizoginiczne, czasami są takie po bandzie, takie no bardzo... Nie wiem, czy śmieszne. Właściwie może był kiedyś taki moment, że były śmieszne, dzisiaj może są trochę żenujące. Natomiast Herschel mi się zawsze podobał i przez całą podstawówkę to może nie, bo to się bardziej czytuje, czy ja to czytałam bardziej jak w liceum. Ale przez całe liceum ja totalnie kochałam Herschel z Ostrepola, ponieważ to były najbardziej absurdalne dowcipy. One były absurdalne, Herschel był kwiarzem w tym Ostrepolu, zawsze wpakował się w jakąś kabałę, jak zresztą mój bohater. I tam zawsze były jakieś takie absurdalne puenty, typu nie wiem, ja pamiętam tylko taki, on jak ja go opowiem, on nie jest śmieszny, ale on daje wyobrażenie, jak te dowcipy w ogóle były skonstruowane, właśnie ta seria o Herschlu z Ostrepola. Jeden pamiętam taki, że Herschel był pijany i spadł z drugiego piętra, tam stoczył się po schodach, no i wyskakują hasydzi, którzy tam gdzieś u Cadyka siedzieli i deliberowali nad świętymi księgami i krzyczą: Rav Herschel, co się stało? On mówi: kożuch spadł. No ale jak to, skąd ten huk? No bo ja byłem w tym kożuchu. I one są właśnie takie bardzo proste, ale ponieważ ta postać za każdym razem odpowiada w sposób taki, którego się nie spodziewasz, bardzo się te dowcipy wyróżniały. Ja je jakoś tak zapamiętałam, ja uwielbiam Herschla. Absolutnie uwielbiam. No to oczywiście, że to było zauważenie. Oczywiście mój pies musi się włączyć. Mój pies był gwiazdą Empiku ostatnio. Dzisiaj jest gwiazdą Tłustego Druku i receptu wytalskiego. Frida, proszę cię, proszę cię. Może jeszcze zobaczysz psa? Słucham? Może jeszcze zobaczymy psa, może się pakuje na przykład obok ciebie. No, wątpię, to raczej spora, bo ja mam dziki na osiedlu w ogóle. Pozdrawiam tych... Frida, przestań! Pozdrawiam tych z państwa, którzy również miewają takich gości w miastach. I to jest właśnie pora, kiedy trzeba alarmować, bo tam ktoś chrumka pod blokiem. Tak jest, proszę państwa, w centrum Krakowa chodzą dziki, chodzą lisy, mamy dziką przyrodę. No ale, no tak, w każdym razie chciałam tylko zapytać jeszcze, no bo ta kwestia imienia i nazwiska, z jednej strony tak, Herschel Lipkin jest ostentacyjnie już amerykański, jest ze stanu Kalifornia. Z drugiej strony kolejne postaci już jakoś umocowane w branży filmowej notorycznie przekręcają jego nazwisko. No i wychodzi, że nie wiem, ja miałam taki nie wiem jak to nazwać, takie uczucie po prostu, że z jednej strony w tradycji żydowskiej imiona są bardzo ważne i się przywiązuje do nich wagę, natomiast z drugiej strony imiona i nazwiska żydowskie, tak jest podobnie w przypadku Herscha Lipkina, jakoś zupełnie tracą na znaczeniu, ponieważ zawsze ktoś się przekręca i albo to jest, nie wiem, albo to jest urzędnik, który
który po prostu popełnia błąd i to może być błąd, który jest złośliwy, bo też przecież nazwiska żydowskie często były w jakiś tam sposób obraźliwe albo śmieszne, albo przekręca po prostu to nazwisko, bo się pomylił i Hersch Lipkin też się nazywał kiedyś Lipkin przez P, a potem się nazywał Lipkin przez B, albo po prostu sami w którymś momencie zmieniają to nazwisko, dlatego że właśnie, żeby nie brzmieć jak z Europy Wschodniej, tylko żeby być Amerykanami w Ameryce, albo też przecież europejscy Żydzi zmieniali też nazwiska w Izraelu po to, żeby brzmieć jak właśnie jak Hebrajczycy. Więc no nie wiem, gdybyś mogła jakoś rozwinąć ten wątek. Tak, to znaczy ja mi to cały czas ta myśl przyświecała, dlatego stąd też jakby jest cały, nie mogę powiedzieć, że oddzielny, bo on jest powiązany z różnymi innymi zwrotami akcji, ale jest cały wątek dotyczący nazwisk tego, czy warto zmienić, czy nie warto, tak? Pojawia się Lauren Bacall, słynna aktorka hollywoodzka, żydówka z pochodzenia, która namawia inną postać do zmiany nazwiska, ponieważ uważa, że bez zmiany nazwiska nie byłaby w stanie zrobić kariery w Hollywood. Więc to jest oczywiście, znaczy to tu się wiąże z tą zmianą nazwisk, zmianą imion, tym dziwnym zapisem, niewłaściwym zapisem, błędami, różnymi takimi rzeczami. Wiąże się z tym w ogóle jakaś, ja nie chcę powiedzieć za dużym słowem, nie chcę użyć słowa metafora, ale jest jakaś taka dosyć specyficzna rzecz, jeśli chodzi w ogóle o żydowskie losy na przeciągu ostatnich, w przeciągu ostatnich paru wieków, właściwie do, no tak to nie powiedziałabym, że do dziś, ale do lat powojennych na pewno. No bo tutaj chodzi w grę kwestia, nie wiem, ukrywania się, tak na aryjskich papierach masz zmienione nazwisko, masz nieprawdziwe nazwisko. To jest kwestia asymilacji. Chcesz się odciąć od swoich korzeni, zmieniasz nazwisko. To jest kwestia strachu, jeżeli kolejne pokolenia, nie chcesz, żeby te pokolenia nosiły na sobie jakieś tam piętno, że mają żydowskie pochodzenie, a różnie może być zależy od kraju, od społeczeństwa, od różnych innych rzeczy, to oczywiście też to nazwisko zmieniasz. Dla kariery. Po to, żeby, nie wiem, lepiej się odnaleźć w społeczeństwie, w którym, nie wiem, do którego się przeprowadzasz, przenosisz, zmieniasz miejsce zamieszkania i chcesz zostawić na przykład przyszłość za sobą. Więc to jest bardzo, bardzo dużo różnych czynników i dokładnie tak jak mówisz, to galicyjscy urzędnicy byli, a my dzisiaj z Galicji dawnej, byli w tym znani z tego, że zdaje się, znaczy może w innych zaborach też, ale na pewno w zaborze austro-węgierskim nadawano czasami imiona złośliwe zwyczajnie, czy nazwiska, złośliwe zwyczajnie, to znaczy nie wiem, przychodził ktoś, ktoś wysoki, to dostawał nazwisko takie, które oznaczało, że jest niski, że jest malutki i tak dalej, i tak dalej. Więc to takie ewidentne kpiny, no ale oczywiście mamy też plejady różnych, nie wiem, aktorów, artystów, generalnie ludzi z branży kultury, którzy dla wygody, i tutaj już się nakłada kwestia tej wschodniej, centralnej Europy, czy też, nie wiem, pochodzenia z krajów słowiańskich, bo wielu Żydów miało przecież i miewa słowiańskie nazwiska, ale one są na przykład bardzo trudne do wymówienia anglosaskich rejonach świata, w związku z czym jak Lipkin stał się Lipkinem, no to się rąbną na Ellis Island po prostu i jest Lipkinem. Ale jako taki fun fact dodam, że ja nawet sobie z głupia Franc, i to niedawno, nawet nie przy pracy nad tym dramatem, bo ja go napisałam w zeszłym roku na przełomie czerwca lipca, jakoś niedawno tak z głupia Franc wrzuciłam nazwisko Lipkin w Facebooka. I wyobraź sobie, wyskoczył mi pan Leonard Lipkin, żyjący w Izraelu, który był wojskowym, teraz jest już dawno na emeryturze, a pochodzi w ogóle z Odessy. I żeby było ciekawe, jego córki już wolą, chyba córki, bo ja tak nie grzebię po obcych, byłem na jakąś wariatkę, ale nie grzebałam tak specjalnie po obcym człowieku, żeby zobaczyć, jakie tam ma powiązania rodzinne, ale zdaje się, że to były jego córki albo ktoś z rodziny, wolą się pisać, mimo tego, że zdaje się, że w tym Izraelu mieszkają, wolą się zapisywać cyrylicą. To jest bardzo ciekawe. Istotnie Hersch Lipkin również ma dwie córki, które występują, ja miałam takie wrażenie, w charakterze takiego chóru. Nie za każdym razem, bo one też są z jednej strony, są też postaciami z krwi i kości, ale też są takie momenty w tym dramacie, że one mi przypominają po prostu grecki chór. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest... Tak. Trochę okay. Tak, bardzo, znaczy ja uważam, że to jest bardzo dobra uwaga, tak, one, znaczy one są takim trochę chórem, trochę narratorem w niektórych miejscach.
bo one komentują wydarzenia, one dodają coś od siebie, a wiemy, że one pewnych zdarzeń nie mogą znać, nie mogą wiedzieć, jak coś przebiegało, bo na przykład nie było ich na świecie, bo to już jest to kolejne pokolenie. Czasem coś od siebie dopowiadają, no ale oczywiście są też ogromnymi postaciami. I my je właściwie poznajemy na samym początku jako dorosłe kobiety, które muszą zorganizować pauzę po zmarłym ojcu, ale później poznajemy je jako nastolatki, czy też, nie wiem, młode kobiety, studentki, które jadą na Woodstock i tak już się tam wiezie, mają problem z transportem na Woodstock, więc to też daje jakiś taki, nie wiem, ja chciałam się rzeczywiście pobawić trochę też tak, że one są mi, powiem tak utylitarnie, no ale powiem to z punktu widzenia kogoś, kto zapisał po prostu, nie muszą Państwo pracować w postaci utylitarnie. Natomiast one były mi potrzebne w jakimś stopniu też po to, żeby mi zależało troszeczkę na takiej imitacji tego, jak działa pamięć. To znaczy jest ta oficjalna wersja historii czyjegoś życia, troszkę też oglądana, przez to komentowana przez córki, oglądana troszkę oczyma osoby z zewnątrz, ale potem im głębiej się wchodzi, im dalej się wchodzi i się tę historię jakoś tam rekonstruuje, no to też pytanie, czy to my rekonstruujemy tak naprawdę historię Ignacego Lipkina, czy on sobie na przykład, nie wiem, no jest to wyświetlane, ale trudno, na łożu śmierci sobie odkopuje z pamięci różne rzeczy, prawda? No i te córki oczywiście były mi przy tym bardzo przydatne, dlatego że tam, gdzie jest ta wersja mniej lub bardziej oficjalna, no to one mają dużo do powiedzenia, jako właśnie takie komentatorki, ale tam, gdzie są już sytuacje bardzo osobiste, których nie może znać nikt poza głównym bohaterem, no to już mówi tylko i on ma wtedy długie monologi. A jeszcze chciałam zapytać, bo kiedy czytałam twój poprzedni dramat, nie czytałam wszystkich, ale czytałam Totem Pans i jestem wielką fanką. W ogóle jeżeli Państwo chcą przeczytać coś więcej na temat twórczości Izbel Szatrawskiej, to odsyłam Państwa na stronę izbelszatrawska.com i tam znajdą Państwo inne dramaty Izbel. Natomiast kiedy czytałam Totem Pans, to miałam takie poczucie, że często brakuje mi wiedzy, dlatego że tam było tyle warstw, może ja Państwu przypomnę, tym z Państwa, którzy nie słuchali mnie rok temu albo nie czytali, to ten tanc jest dramatem poświęconym pandemii, rzecz dzieje się na takiej pandemicznej kolacji i rzecz dzieje się też we Włoszech i w zasadzie jest tam kilka warstw takich, które warto znać, żeby zrozumieć ten dramat, moim zdaniem przynajmniej. Warstwa kuchni włoskiej, warstwa opery, warstwa kultury włoskiej też. I ja się, muszę powiedzieć, często po prostu gubiłam, ponieważ ani nie znam się dobrze na muzyce, ani na kuchni. I część z tych rzeczy była dla mnie jakoś tam zrozumiała, jako po prostu dla konsumentki kultury, a część nie. No i z kolei, kiedy czytałam Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina, to miałam takie poczucie, że coś z tymi postaciami musi być więcej i że to jest jakby z jednej strony jest taka warstwa kultury amerykańskiej, czyli pojawiają się tam różne postacie, które no po prostu kojarzymy z popkultury. Miałam też notoryczne wrażenie, że to są postacie, które znam z filmów. Nie mówię tylko o Johnie Payne, ale kiedy pojawia się producent, to jestem przekonana, że to jest po prostu postać z filmu Braci Coen. I teraz być może mylę. Jest ale to postać z filmu Braci Coen. Jest to. Znaczy ja tam sobie nawet pozwalam na pewnego rodzaju parafrazę, bo niedosłowny cytat. Znaczy kiedy producent mówi, że wszyscy pochodzimy z Rochowy Czarnińska i ktoś tam jeszcze, a tak naprawdę to się spotykamy w Hollywood. To jest prawie, nie dosłownie, ale prawie jeden na jeden kwestia producenta, który rozmawia z Bartonem Finkiem. Jednym z moich absolutnie ulubionych filmów, więc tak. Okay, tam są Coenowie, to bez dwóch zdań. No ale też zastanawiałam się, czy są tam jakieś skojarzenia biblijne, bo jak myślę sobie, dobrze, tu jest ta postać ojca, tu są te córki, no więc od razu myślałam trochę o córkach Lota, trochę o córkach Abrahama, ale nie wiem, teraz
Boję się zapytać trochę, bo nie wiem, czy po prostu miałeś taki pomysł na zasadzie, kto skuma, to skuma. Kto ma wiedzieć, to wie. A jeżeli się Państwo nie domyślą, to będą też czytać, ale czy uchylisz nam rąbka tajemnicy, czy jest jakiś klucz, co do którego można dobierać sobie tych bohaterów, albo klucz też, który można ich czytać inaczej niż tylko ten plain text, który dostaniesz? Znaczy tak. Jest taka scena na początku, prawie na samym początku, jak się kłóci Mildred z Frankiem, to dwoje aktorów na filmu, tego westernu podrzędnego, gdzie oni też grają w postaci zupełnie prawie nieistotne. I on mówi, że... Dysputa polega na tym, że ona uważa, że należy czytać dosłownie i czytać dokładnie, że wszystko jest w tekście. A on mówi, że nie, że to jest jakaś aura, jakiś mistyczny. To jest troszeczkę moja beka z odwiecznej dyskusji między hasydami, alifakami, czyli Żydami z terenu dawnej Galicji i Ukrainy dzisiejszej, a Żydami z Litwy, z tych północnych krańców Polski. Litwacy byli tacy właśnie bardziej racjonalni, oni wierzyli, że w tekście trzeba wszystko z tego tekstu wydłubać. Hasydyzm był oczywiście trochę bardziej mistyczny. Chodziło też o taniec, o śpiewy, różne inne rzeczy. No, tak bardzo spłycając. Więc ja opowiadam się oczywiście za tą tradycją litwacką. Więc jak piszę, że wszystko jest w tekście, to wszystko jest w tekście, to mogę zaręczyć. Natomiast za to ręczę. Natomiast jeżeli jakiś klucz, ja nie chcę za dużo zdradzać, ale ja też nieprzypadkowo ciągle przywołuję to Yom Kippur. I trochę nieprzypadkowo też, kiedy, nie wiem, jest spotkanie jednego bohatera z duchem jego matki, kiedy ona go pyta, co jest dla Żyda najważniejsze, a on nie wie, co bardzo chce powiedzieć. I mówi, Yom Kippur, zburzenie świątyni, i ona go oczywiście opieprza i mówi, że nie, rodzina, ale go nacy. I teraz, jak interpretować to zburzenie świątyni i jak interpretować kwestię Yom Kippur? No to trzeba byłoby trochę pogrzebać, ale to się wszystko łączy, to się łączy też z wątkami adabowymi, bo do rozmowy z Bogiem też się to pojawia. Ten tekst powiedziałabym w jakimś stopniu, chociaż to nie jest na pierwszy rzut oka wyraźnie widoczne, nie jest w jakimś stopniu polityczny. I jeżeli ktoś go przeczyta pierwsze, co mu się rzuci w oczy, to będzie, może nawet się oburzyć i powiedzieć, co to za symetryzm, mówienie, że tutaj w Stanach było źle i po drugiej stronie żelaznej kurtyny też było źle, bo to gdzie jest dobrze? No to jest właśnie moje pytanie, to gdzie jest dobrze, nie? Mówię enigmatycznie, ale myślę, że jak się przeczyta, to się dużo więcej wyjaśnia, nie? Tak, no proszę Państwa, ja tylko chciałam powiedzieć, że po prostu nie możemy powiedzieć wszystkiego, bo zepsujemy przyjemność lektury. Ja spędziłam wspaniałą którąś niedzielę w zasadzie tak na raz czytałam ten dramat, więc myślę, że Państwo mogą. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w komentarzach pojawiły się entuzjastyczne opinie. Isza rządzi, najlepsza książka tego roku, pisze pan Krystian, a pan Petroniusz przysyła pozdrowienia z Massachusetts. O Boże, teraz mi się wyświetliło, wspaniały. Tak, tak. Boże, oni jeszcze nie mają mnie dosyć, to jest niemożliwe. Ja już 7. Spokojnie, jeszcze pół godziny. Jeszcze. O dobra, to ja teraz chciałabym w takim razie zapytać o warstwę wizualną, ponieważ jednym z niewątpliwych atutów tego dramatu jest wspaniała okładka stworzona przez pracownię Plakiat. No i mamy tam, o Jezu, czego tam nie ma, wszystko tam jest. Jest pan Herschlipkin, który ma trochę nuarowy urok, przedwojennego amanta, ciut queerowy, jest czcionka jak z Hollywood i jest lew w klatce. No i dobra, lew w klatce to wiadomo, że lew to Metro Goldwyn Mayer, ale no jakby nie wszystko. No więc chciałam zapytać,
Jak wyglądała praca nad tą okładką? Czy ty miałaś, nie wiem, czy miałaś ostatnie słowo, albo czy miałaś pierwsze? Jak to się układało? Praca nad tą okładką była bardzo prosta. To znaczy Max wysłał swój projekt i ja i kontratowacki scenariuszki powiedzieliśmy, no jest tak, jak coś powinno. To znaczy nie mieliśmy żadnych uwag. Max jest świetny. Ale muszę też powiedzieć, że bo pracownia plakat jest oczywiście projektem autorskim Maxa Bereskiego, autora właśnie okładki, no i różnych innych projektów graficznych, które robi i można je obejrzeć na stronie www.plakat.com. Max ma tę właściwość, którą ja straszliwie podziwiam, że on czyta tekst wnikliwie i ze zrozumieniem. I w związku z tym, jak tam przesłał ten... Ja w ogóle nie wiem, bo wydaje mi się, że jeżeli się masowo... Nie chcę tutaj oczerniać oczywiście grafików, to jest ciężka praca i czasami niewdzięczna, ale wydaje mi się, że jak ktoś masowo projektuje okładki, to nie zawsze ma czas dokładnie przeczytać całą książkę. Być może ją nawet wertuje, nie wiem jak to działa, myślę, że to zależy od wydawnictwa, od ilości projektów, które trzeba zrobić, liczby, nie ilości, bo to wam tak boli z mojego, ale dobra. Chciałam, może pokażemy Państwu tę okładkę i będziemy mówić w tle. Na przykład. No więc z Maxem w ogóle znaczy nikt z nim nie dyskutował, dlatego że przesłał projekt, który jest w półki, nie mieliśmy żadnych uwag. Ja mogę powiedzieć tak, że jak ja na tę okładkę patrzę, oczywiście, że są litery jak z Hollywoodu, oczywiście, że jest aktor w typie Amanta z lat 40. Jak mój ojciec zobaczył, to powiedział o Clark Gable, no i rzeczywiście tak to Clark Gable. Jest żółty, bo Hersh jedzie przez pustynię, właściwie cała ta podróż jest troszeczkę, znaczy ta podróż, cała ta historia właściwie jest podróżowana przez pustynię, to też jest jakimś tam biblijnym motywem i powtarzającym się, ale też bardzo amerykańskim motywem, bardzo amerykańskim motywem. Jest lew w klatce i to się wyjaśnia też w tekście, jak się czyta tekst, dlaczego ten lew jest w klatce. Jest to lew z metody Meyer. Ale z drugiej strony, jak ja zobaczyłam tę matkę, to od razu pomyślałam o tradycyjnym symbolu żydowskim, czyli lwie Judy. To było też moje skojarzenie. Ta klatka, czy to jest klatka, ja też miałam takie skojarzenie, że to jest trochę jak mapa, jak rozkładasz taką starego typu mapę, a umówmy się, że Hersh podróżuje w czasach, kiedy nie było GPS-ów, to te mapy właśnie tak się rozkładały w taką harmonikę. Nigdy potem ja nie umiałam tego złożyć, zawsze się z tym męczyłam, ale myślę, że wielu ludzi się z tym męczyło w życiu. I co jeszcze? No i dużo jeszcze można byłoby tutaj wyciągnąć, ale myślę, że to jest już taka zabawa. Znaczy tutaj naprawdę może być bardzo dużo interpretacji. Jak się przeczyta tekst, to faktycznie ta okładka jest znacząca. Znaczy każdy element jest faktycznie przemyślany, jest dobrze zagospodarowany i to była prawdziwa przyjemność, że było śmiesznie. Ja się nastawiałam i Maxa wtedy nie znałam, się nastawiałam na jakieś boje, myślę. Co on wymyśli. Widziałam już wcześniej projekty Maxa, bardzo mi się podobały, więc byłam jakby, nie że byłam źle nastawiona, byłam bardzo pozytywnie nastawiona, ale myślałam sobie, kurczę, w tym tekście jest tyle wątków, co pomieścić tak, żeby w dobrym projekcie graficznym to nie jest proste. No ale się okazało, że ja nie miałam żadnych uwag. Jak zobaczyłam tę układkę, powiedziałam dys i tyle. Ja też jestem wielką fanką tej okładki, chociaż teraz jak powiedziałaś o mapie, to też widzę mapę, ale moje pierwsze skojarzenie jednak było z klatką i też uważam, że po lekturze uważam, że moja interpretacja z klatką jest słuszna. Ale Państwo ocenią sami. Zastanawiałam się też przez chwilę i jeszcze przepraszam, że wrócę do tego poprzedniego wątku w momencie, w którym pojawia się motyw nagrania dla Yad Vashem, zaczęłam się zastanawiać, czy Hersh Lipkin naprawdę istniał, czy może po prostu dokopałaś się do jakiegoś historycznego nagrania, do jakichś może wspomnień i skąd wzięłaś tę postać. No ale potem pomyślałam sobie, nie, to nieprawda, że ten Hersh Lipkin nie istnieje, on jest tylko zlepkiem, jest jakimś prawdopodobnym, tak. Ale... Znaczy on jest zdecydowanie zlepkiem, znaczy ty wiesz i być może ktoś, kto oglądał i pamięta naszą rozmowę o Hegacie Kobiet. Nie, ja o tym nie mówiłam chyba podczas tego spotkania. Ja rozmawiałam
mi się już myli z kim, o czym rozmawiam. Chyba na spotkaniu z Magdą Kozłowską o tym rozmawiałam, w centrum, o której mówisz, że to jest też bardzo wiele lat mojej pracy upchanej w jeden dramat. Być może ktoś będzie miał wrażenie przesetu, ale wydaje mi się, że to jest tak pokombinowane, że jest dosyć klarowne. A ja od lat, nie chcę teraz skłamać, ale 16 pracuję w różnych instytucjach żydowskich i w związku z tym siłą rzeczy, ponieważ jesteśmy w Polsce i w tej części Europy, no one w większości, nie tylko, bo wiadomo, że kładzie się też nacisk na historię oprócz zagłady i na kulturę żydowską, na różne inne rzeczy, ale siłą rzeczy oczywiście dużą część tej pracy zajmują tematy zagładowe. I chociaż ja nie jestem judaistką i nie jestem historyczką i no nie mam takich narzędzi naukowych do tego, żeby się tym zajmować. No, narzędzia teatrologiczno-polonistyczne, w związku z czym mogę o tym napisać, fikcję literacką, ale dużo tych historii utknęło mi w głowie, bardzo dużo, dlatego że jednak mimo wszystko pierwszy się czyta, nie tylko pamiętniki i nie tylko prozę wspomnieniową, ale też opracowania naukowe. Po drugie, my mamy taką w instytucjach, czy to w JCC Kraków, czy w Żydowskim Muzeum Galicja, czy też wydaje mi się, że czasami robi takie spotkania w muzeum, nie jestem pewna, wydaje mi się, że może robić, Muzeum Emaria Oskara Schindlera, spotkania z ofiarami Holokaustu. I ja uczestniczyłam w paru takich spotkaniach, chociaż nie byłam oczywiście odbiorczynią defaultową tego spotkania dla młodzieży, przecież tego spotkania dla szkół, zarówno z Polski, jak i z Izraela, i ze Stanów, jak i z Australii, z bardzo różnych krajów. A czasami trzeba było tam coś zdjęcie zrobić, albo nie wiem, nagrać, nie wiem, jakoś temu spotkaniu towarzyszyć. Więc ja przez 16 lat, mając styczność z takimi historiami, naturalnie znam jakieś takie podstawowe, nie chcę powiedzieć, patterny, czy jakieś szablony, bo to są oczywiście nie szablonowe historie, ale są pewne powtarzalne motywy, które z historii na historię gdzieś się pojawiają. No i między innymi takim dość typowym zjawiskiem, też opisywanym przez socjologów, przez psychologów, jest to, że na przykład osoby, które przeżyły zagładę, raczej rzadko rozmawiają na ten temat, zależy też od kraju, ale raczej rzadko rozmawiają na ten temat ze swoimi dziećmi. Raczej to jest taka przeszłość niechciana, wyparta i nie chcą te osoby swoich dzieci obarczać takim wymieniem. Częściej rozmawiają o tym ze swoimi wnukami. Czasem jest tak, że ta prawda jest gdzieś tam poukrywana albo jest jakoś sugerowana, ale się do tego za bardzo nie wraca, a dopiero kiedy taka osoba jest już mocno starsza, przyłamuje się i postanawia na przykład właśnie udzielić wywiadu albo uczestniczyć w jakichś lekcjach edukacyjnych. Łatwiej nawet czasami się takiej osobie otworzyć przed osobami zupełnie obcymi niż przed kimś bliskim. Więc ten wątek się pojawił także z tego powodu, to nie wiatr waszym, tylko w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, że po pierwsze ja oczywiście wiem, że takich dużych placówek typu właśnie Yad Vashem czy typu Waszyngton się kolekcjonuje, zbiera się tego typu wypowiedzi, nagrywa się je, bo się je digitalizuje, jeżeli one były nagrywane jeszcze przed czasami internetu i cyfryzacji. Oczywiście także w celach naukowych. Więc ja sobie spokojnie mogłam wyobrazić taką sytuację, że córki mogą tak średnio się orientować w historii własnego ojca, a dopiero potem ją poznają raczej z takiego wywiadu. Więc to jest jak najbardziej taka sytuacja prawdopodobna. Natomiast fakt, jest jedna historia, ale nie chcę spoilować, bo to jeżeli ktoś nie czyta, to zepsuje mi to. Ja powiem tylko tyle, że bardzo zbliżoną historię, jak to ująć, żeby nie zaspoilować, ale wskazać, która to jest. Ciężko. Historia dotycząca obozów w Auschwitz, Birkenau. I jest tam taki drobny wątek dotyczący wyzwolenia tego obozu, czy tych więźni.
bardzo podobną historię, czy bardzo podobną, mnie zainspirowała historia prawie identyczna, tylko że z frontu zachodniego i tam był wyzwolony obóz przez armię amerykańską. Zakończenie tej historii można przeczytać, ona jest gdzieś na stronie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak, tam jest fragment tej historii zacytowany, bo ja to jeszcze sprawdzałam parę razy, no tylko że jakby rozwiązanie tej historii jest zupełnie inne. Dlatego, że ja to gdzieś tam zainspirowałam się tym, przeniosłam to, ale na wschodni po pierwsze, no bo wiemy, że nie Amerykanie wyzwalali Auschwitz-Birkenau, tylko Armia Czerwona, no i nie ma takiego samego zakończenia, bo jest to inna sytuacja. Ale tak, ja korzystałam. To nawet nie tak, że ja grzebałam za takimi historiami, ja je po prostu mam w pamięci. To jest jednak tyle lat pracy, że one ci gdzieś tam tkwią w głowie. To jest potem tylko kwestia sprawdzenia, że właśnie chciałabym o to zapytać, przepraszam, że pomyliłam te dwie instytucje, ale... Ich jest tyle, że naprawdę trudno byłoby nie pomylić. Zastanawiałam się natomiast, no bo z jednej strony mogłam się trochę domyślić, że też prawdopodobnie nie tylko w przypadku tego dramatu, to jest po prostu suma twoich doświadczeń, twoich lektur, filmów, które obejrzałaś, czy właśnie sztuk teatralnych. Ale czy w jakiś sposób, nie wiem, specjalnie się przygotowywałaś do opisywania żywotu i śmierci Lwowa i śmierci Hersza Lipkina? No bo na przykład do Totem Pants była dołączona playlista na YouTubie i można było sobie posłuchać, można było sobie obejrzeć, można było też wynotować rzeczy, które można jeszcze przy okazji sobie nadrobić. No i zastanawiałam się, czy oprócz tego, że pewnie każdy z twoich dramatów piszesz po prostu przez całe życie, zbierasz, nie wiem, wspomnienia, doświadczenia, jakieś takie małe notatki codzienne, no to czy dokonałaś jakichś specjalnych, nie wiem, lektur, doświadczeń na przykład, które miały ci pomóc w napisaniu właśnie tego tekstu? Nie. Ta odpowiedź jest bardzo krótka. Nie, to znaczy ja się nie przygotowywałam, to było w ogóle na wariackich papierach pisane, stąd jakby to, co się potem z Hershem podziało, to jest jakieś kompletne szaleństwo, ja ciągle w to nie mogę za bardzo uwierzyć, że my siedzimy i rozmawiamy o tym, to jest wydane jako książka i nie wiem, stoi w empikach. Ale nie mówię tego dlatego, żeby, nie wiem, tutaj jakaś fałszywa skromność czy coś, bo ja wiem, że ja to włożyłam jakąś tę pracę i to jest ileś lat doświadczenia, różnych przemyśleń, rozmów ze znajomymi. Przecież ja też, nie wiem, byłam w różnych organizacjach żydowskich jako młoda dziewczyna i rozmawiałam z rówieśnikami, zresztą stąd się znamy. To nie jest tak, bo to są takie doświadczenia zbierane przez całe życie. To są różne przemyślenia zbierane przez całe życie, oczywiście, czy też całe dorosłe, bo może nie tam jakieś dziecięctwo, ale przez całe dorosłe życie, czy nie wiem, nawet kwestia takiego borykania się, takiego boksowania się w ogóle z tematem sionizmu, nie? Zauważyłaś to, że to nawet widać wśród naszych znajomych, w naszym pokoleniu, że mamy znajomych, którzy wyjechali do Izraela i na przykład to się okazywało porażką, wracali do Polski i mówili, że nie, nigdy więcej, mogą sobie kontaktować na wakacje. Mam znajomych, którzy pojechali, nie podobało się, wrócili znowu, teraz tam mieszkają, są szczęśliwi, są tacy, którzy wsiąknęli od razu, więc na przykład, nie wiem, echo tego typu dyskusji i w ogóle roztrząsania tego, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł, też gdzieś to oczywiście jest w tym tekście. Ale jak mówię o wariacji, to nie z racji fałszywej skromności, tylko dlatego, że ja napisałam to tekst w miesiąc i to w jakimś takim absurdalnym w ogóle czasie dla mnie, bo to było rok temu podczas mniej więcej w ciągu miesiąca poprzedzającego i podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej i każdy, kto w Krakowie mieszka i pracuje w kulturze mniej więcej dobrym wieku, że może wie, że to jest czas najgorszy na podejmowanie jakichkolwiek działań, ponieważ pracy jest tyle, że człowiek prawie nie śpi. No i ja nie wiem dlaczego, czy ja byłam na jakiejś adrenalinie czy coś, ale ja po prostu w
wstawałam rano, pisałam te sceny, piłam kawę, wychodziłam z psem, szłam do pracy na 12 na przykład godzin, tam jeszcze czasami coś w domu musiałam zrobić, wyprowadzałam psa, jadłam kolację, pisałam i zwalałam się do łóżka o drugiej w nocy. Więc to było pisane na jakimś takim speedzie, ale nie mogę też powiedzieć do końca, że to jakiś taki strumień świadomości, że ja siadłam i to się wylało ze mnie. Nie, to jest bzdura oczywiście. Wiadomo, że tam jest jakaś struktura, że ja korzystam z jakichś konkretnych, nie wiem, wątków. Myślę, że bardzo mi o paradoksie pomogło to, że ja przez lata nagrywałam mini wykłady pani Zosi Radzikowskiej, czy z grafów dotyczące cotygodniowej porcji teorii czytania Warszawa, a wcześniej przez rok byłam asystentką rabina, więc tłumacząc też te teksty i jakoś może nie wczytując się w nie głęboko, ale po iluś latach, no powiedzmy sobie szczerze, no, jak czytasz over and over again tę samą historię, bo wiadomo, że na dany tydzień przypada ta sama porcja teorii i do tego są podobne komentarze. I nawet jeżeli, nie wiem, w danym roku pojawią się, nie wiem, debaty na temat jakichś innych komentarzy czy interpretacji dotyczących tej konkretnej części teorii, no to gdzieś tam ci wchodzi w głowę. No nawet jeżeli ja to nagrywałam, przyznam się tutaj bez bicia i może pani zawsze się na mnie obrazi, że nie. Ale bywały takie dni, że ja sobie ją nagrywałam, a ja byłam taka zmemłana i jednym uchem mi wpadało, drugim mi wypadało. No nie odnotowywałam tego za bardzo. Ale za którymś razem, i to też jest jakby trochę o ironio, ja myślę, że tak musiała wyglądać trochę nauka w katedrze, że ci jednym uchem wpadało, drugim wypadało, a za drugim, trzecim, czwartym uchem, no po prostu to przyswajasz, nie? Więc... Powtarzasz. Tak, tak. Ja nie jestem z człowiekiem z super pamięcią, w związku z czym dla mnie takie powtarzanie jest dobre. Ja chciałam ci przerwać, jak mówiłaś, w jakim trybie pisałaś żywot Hersza, ponieważ uważam, że to jest szkodliwe, bardziej to jest szkodliwe niż palenie, które właśnie uprawiasz, mianowicie opowiadanie o tym, że da się bardzo intensywnie pracować. Nie, ja się z tobą zgadzam, to jest szkodliwe i to jest, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką pracoholizmu i uważam, że pewne rzeczy trzeba robić spokojnie i właśnie, nie wiem, będąc osobą zrelaksowaną i mając czas na to i to jest absolutnie dużo lepsze, więc ja absolutnie tego nie namawiam. Ja to zrobiłam tylko dlatego i właśnie w takim momencie, nie wiem dlaczego w takim momencie w ogóle, ale tylko dlatego, że pierwotnie ten tekst miał być wysłany na konkurs do Teatru Żywackiego, który został ogłoszony na dramat. Dlatego deadline miałam 15 września i jeszcze do tego miałam w zeszłym roku stypendium z Instytutu Teatralnego na napisanie tekstu i deadline tego tekstu upływał 30 października. To wiedziałam, że jeżeli ja nie siądę teraz i tego Hersza nie napiszę, nawet na kolanie, chociaż ostatecznie on nie wyszedł na kolanie, bo wyszło, że jakby te wszystkie, uruchomiły mi się te wszystkie struktury, które gdzieś tam po głowie chodziły i to jakoś tak automatycznie, ale że ja wiedziałam, że jeżeli ja go nie napiszę, to ja się potem nie wyrobię z tym, do czego jestem zobowiązana, nie? A to jednak poważnie brzmi, jeżeli masz od państwowej instytucji stypendium, myślisz sobie, Boże, jak nie zdążę, to każą mi oddawać, ja nie mam takich pieniędzy, etc., etc., nie? Więc nie, ja tego też nie pochwalam, żeby nie było. Nie siedźcie w nocach i nie piszcie, to tak nie działa. Nie, no może po prostu chodziło o to, że to było to słynne napisanie. Nie, to po prostu było świadomo, że nie, to były po prostu deadline, że wiesz, że się nie wyrabiasz, no to po prostu, no nie masz wyjścia, nie? Ale to nie jest zdrowe, to się zgadza. A ja widzę, że powoli będzie nam się kończył czas, mamy 10 minut, więc teraz musimy się spiąć, żeby powiedzieć wszystko, co chcemy powiedzieć. Bo ja chciałam zapytać, już pytałam najpierw na początku, o czym jest ta historia, no i trochę Państwo wiedzą, o czym jest historia, o nieudanej karierze Hersza Lipkina w Hollywood między innymi, ale znajdą Państwo tam dużo więcej warstw. Jest tam trochę uniwersalnych obcych, którzy przybywają do Ameryki po to, żeby znaleźć tam lepsze życie. Ty znajdują, no to o tym się przekonamy, zależy co dla kogo znaczy to lepsze życie. Jest tam też, moim zdaniem jest tam też taka dosyć poważna i silna warstwa polityczna,
No ale właśnie chciałam zapytać, czy chciałaś opowiedzieć taką historię właśnie uniwersalnego obcego, czy na przykładzie historii żydowskiego imigranta, czy ona wcale nie ma być uniwersalna? Pytam o to dlatego, że nie wiem, jakoś po prostu w ostatnim czasie ja się nad tym często zastanawiam, nad taką pułapką uniwersalizmu, to znaczy, czy każdą historię da się przełożyć na właśnie, nie wiem, uniwersalną historię o cierpieniu, o obcości, o prześladowaniach, o byciu wykluczonym, czy też, czy ona ma być po prostu bardzo, bardzo żydowska i... Tak, to znaczy ostatnie swoje stwierdzenie, tak. Znaczy, o co chodzi? Ja miałam taki plan, no bo to też tak brzmi, nie? Pierwszy konkurs, rezerwowy konkurs imienia Szymona Szumieja, organizowany przez Teatr Żydowski w Warszawie. Ja jeszcze dodatkowo Ester i Rafał Kamiński, znaczy Iwan Rafał, zawsze mylę. Przepraszam, to też jest taki wątek do żydowskich, francuskich imion. Panie Kamińskie, zawsze mi się te imiona motają. Ja miałam taki plan, no dobra, no to skoro taki jest hasło, to... No i hasłem jeszcze przewodnim było hasło Łączy nas pamięć. Więc pomyślałam sobie, dobra, ja chcę sobie pogrzebać w meandrach pamięci jednego bohatera, no ale żeby sobie w tych meandrach pamięci pogrzebać, to ja potrzebuję takiej typowej biografii żydowskiej. Znaczy... ha! Pozdrawiam cię, Petroniuszu. No, ja chciałam, żeby to było takie no, uniwersalne, nie wiem, czy uniwersalne, ja myślę, że to wyszło trochę mimochodem, że to nie był mój cel. Mój cel był taki, żeby to były takie główne punkty z typowej biografii żydowskiej XX wieku. Zwłaszcza na tym przecięciu wschód-zachód, jeżeli mówimy o imigrancie ze Stanów Zjednoczonych. Więc musi być wątek zakładowy, więc musi być wątek, prawdopodobnie raczej będzie wątek marxizmu, bo może napisano o tym, zresztą byłam na paru świetnych wykładach kiedyś dawno temu, może napisano o żydowskiej lewicy w Stanach Zjednoczonych i o jej reakcji, czy też braku reakcji, czy też, nie wiem, popłochu, jaki wzbudził marxizm w środowisku żydowskim, właśnie żydowskiej lewicy w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście jak myślisz o XX wieku, myślisz o Stanach, to gdzieś potem ci się włączają i te dzieci kwiaty i stopy i inne rzeczy. Nawet jak się poznaje, bo chyba też to jest taki profil, powiedziałabym, pewnie światopoglądowy, to czy mówiąc brutalnie, myślę, że gdybym jak poznaje nawet Żydów ze Stanów Zjednoczonych, no to raczej jest, to zabrzmi dziwnie, ale raczej jest dosyć oczywiste, że ja nie nawiążę nici porozumienia z kimś pokroju Henry'ego Kissingera, tak? To znaczy, no nie będziemy mieli za wiele tematów do, nie wiem, tematów będzie dużo, ale my się po prostu nie zgodzimy, nie polubimy. I tak się właśnie złożyło, że większość amerykańskich Żydów, którzy korzenie mają w Polsce, czy też w ogóle w Europie Wschodniej i Centralnej, którzy przyjeżdżali do Krakowa lub gdzieś indziej do Polski, ja ich poznawałam przez wiele lat mojego życia zawodowego i prywatnego, to byli właśnie raczej, to było drugie pokolenie po zagładzie i to byli raczej hipisi dawni. No i wiadomo, że raczej można założyć z góry, że my się od razu polubiliśmy i oni byli też ciekawi, nie wiem, Polski i w ogóle ludzi w Polsce i ja byłam ciekawa tego, jak ich życie się przebiegało, jak nie wiem, jakie są takie istotne punkty w ich życiu, o czym mogliby mi opowiedzieć. Więc naturalnie, jak sobie myślałam o takiej biografii, to gdzieś takie punkty mi się pojawiały i one były istotne. One też na pewno były istotne, jakoś tam przyfiltrowane przez żelazną kurtynę, no bo jeżeli ja nawet ja wspominam fascynacje i rozmowy w pokoleniu moich rodziców, no to nawet w latach 80. się tych dorsów słuchało na litość boską, że to były takie powiewy zachodu i nie wiem, czegoś, co my sobie wyobrażaliśmy wtedy jako jakąś wielką wolność. I oczywiście w dużym stopniu no, ten zachód dawał wolność, której PRL mógł nie dawać, ale dawał też, jak teraz wiemy już dzisiaj, z perspektywy bardziej świadomych osób, być może także, nie wiem, osób, które są w stanie podróżować, porównać sobie pewne rzeczy, zobaczyć
co jest fajne, co jest niefajne, no też spojrzeć krytycznie, nie? Nie tylko tak idealistycznie po prostu. Ale to, że wyszło z tego potem coś takiego, że w sumie każdy z czytelników, z którymi rozmawiałam, znajomych, przyjaciół, rodzin i tak dalej, się w tym też odnajduje w jakimś stopniu, to mi dało do myślenia, że no on jest taki trochę uniwersalny, ale to w ogóle nie było moje założenie, to wyszło przypadkiem. No, taki everymański jest. A czy to dobrze? No moim zdaniem to niedobrze. To znaczy, że jesteśmy wszyscy w jakimś stopniu, mamy poczucie, że nie jesteśmy do końca szczęśliwi, że świat nie jest przyjazny dla nas. Fajnie by było, jakby był dla nas przyjazny. Tak, proszę Państwa, dużo jest nieprzyjazności świata w żywocie i śmierci pierwsza Lipcina. Chciałam powiedzieć, że gadałyśmy no, prawie godzinę, tak, ale nie powiedziałyśmy nic. Tam jest mnóstwo rzeczy tajemnic. Bardziej w żywocie niż w śmierci. Ale skoro zostały nam jeszcze 3 minuty, to zadam to sztampowe pytanie. Widziałam, że Totem Punch został przetłumaczony na 4 różne języki, różne rzeczy się dzieją z Totem Punchem. A jakie będą dalsze losy Hersha Lipkina? Czy coś już wiesz? Jak jest taka recepcja? Nic jeszcze nie wiem, ponieważ on dopiero wyszedł, ale no zobaczymy. Zobaczymy. Znaczy inaczej, na pewno bardzo, bardzo miłe było to, że wysłaliśmy Hersha na taki konkurs, co 2 lata jest organizowany przez, to się nazywa Europram. I to chyba jakaś instytucja europejska organizuje, ale wysyła się tam teksty z różnych części świata, nie tylko z Europy, nie trzeba być z Unii Europejskiej, nie trzeba być w ogóle z Europy, tam są teksty z Singapuru, z innych państw odległych. I co 2 lata jest wybierany taki wybór tekstów, które rekomenduje Komisja do Tłumaczenia, no i też też został wybrany, więc to mnie bardzo cieszy. Na ile to jest wiążące, na ile ktoś się zainteresuje, to się okaże, no ale ja też mam jakieś tam swoje kontakty, więc będę to znajomym tłumaczom podsuwać, no i zobaczymy. Ale myślę, że to jest fajna historia, i że ona się sprawdzi także nawet w tłumaczeniu, nawet bez znajomości tego polskiego kontekstu. Ja się totalnie zgadzam, to jest zupełnie fajna historia. Proszę Państwa, ja powiem więcej, że ona jest jak pisze wielu recenzentek i recenzentów. To jest historia bardzo filmowa. Temat jest poważny, natomiast są podane w taki sposób, że Państwo nie muszą się bać, że nie muszą się Państwo specjalnie przygotowywać do tej poważnej lektury. Więc mam nadzieję, że to będzie to długie życie Hersha Lipkina pozagrobowe. Jak najlepiej mu życzę i Tobie. Proszę Państwa, jeżeli mieliby Państwo ochotę nas zobaczyć na żywo, to będziemy w przyszłym tygodniu, już we wtorek, 10 maja, jeszcze sprawdzam w kalendarzu, szybko, tak jest, to wtorek, 10 maja, będzie można nas zobaczyć w Decyzji Kraków, w ulicy Miodowej 24 i tam będziemy rozmawiać z Izbą Sotrawską na ten sam temat, może będziemy mieć nieco więcej czasu i może pojawią się też jeszcze jakieś nowe wątki, może zdradzimy trochę rąbkę tajemnicy. Jeżeli chodzi o to, gdzie można kupić przygody Hersha Lipkina, to oczywiście na stronie wydawnictwa Cyranka, a ja jak zawsze polecam Państwu też dotknięcie na stronę sklep.ogniwo.org albo odwiedzenie nas w Jedzeniu Ogniwo przy ulicy Smolki 11A w Krakowie. Tobie już bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wieczór. Ja też dziękuję. Jest 2 słowa, to możesz, bo właśnie zorientowałam, że nie pozwoliłam ci na ostatni komentarz, więc jeżeli masz jeszcze... Nie, ja nie mam żadnego komentarza. Ja dziękuję, że zniosłaś moje 3 papierosy w ciągu jednym życiu. Ja ich w ogóle nie zauważyłam, ponieważ tak bardzo byłam skupiona na słuchaniu. Nie, bardzo jestem przyzwyczajona, że ja zawsze mam fajkę ze mną. Bądźmy szczerzy. Taka to właśnie gościni. Tego jeszcze nie było w naszym programie. Dziękuję bardzo serdecznie Izbel, dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję Filipowi Łeszedze za realizację, a w przyszłym tygodniu zobaczycie z Państwem Jan Dyńczycki. Dobranoc. Dobranoc. Reset Obywatelski.